Słuchajcie, chcę Wam nagrać pewien krótki odcinek na temat wymiany filtra kabinowego Opel Astra K. Jest to dosyć świeże auto i pewnie nie będziecie wiedzieć za bardzo, w którym miejscu znajduje się filtr kabinowy, więc nagramy Wam. Dobra, co musimy przystąpić do pracy? Przede wszystkim tutaj musimy dookoła zdjąć sobie tą osłonę. Ja chyba Marcina, poproszę, żeby nagrywał. Tutaj sobie delikatnie to szarpiecie, żeby z zaczasków powyciągać. Mamy teraz ósemki tutaj w tym miejscu. Siódemki. Tu będzie jedna śruba na siódemkę. Tu będzie druga śruba na siódemkę. Tak. Tutaj pod spodem. Jest ciemno, a ja mam gdzieś latarkę. Mam. Nieprzygotowany do zajęć. Tutaj w tym miejscu znajduje się kołek, który musimy rozpiąć. Ale zacznijmy od tego, żeby najpierw sobie podkręcać te śrubki. Jedna jest tu. Druga jest tu. Nie polecam Wam odpinać tej wtyczki. To jest do poduszki, wyłącznik poduszek pasażera. Jak włączycie sobie zapłon, no to z automatu wyskoczy Wam błąd. Tu mamy następną śrubkę. Poniżej jest jeszcze jedna. O, tutaj. Teraz jeszcze ten kołek cały albo pół. Ja już pokazywałem, gdzie on jest. Dobra, jedna część kołka, druga część kołka. Tutaj wewnętrzną, tu gdzie świecę, mamy następną, czyli wykręcamy jeszcze tą. I teraz co? Jak już mamy te 5 śrubek wykręconych i jeden kołek, z zaczasków szarpnięciem wyciągamy sobie schowek. Mamy schowek wyciągnięty i tutaj macie w tym miejscu filtr kabinowy. Tu jest taki zaczask z jednej strony, z drugiej strony otwieracie i zobaczycie zaraz, co tutaj się dzieje. Bo Wam pokażę, dlaczego się domyślam, że tak się dzieje. Ale to zaraz Wam pokażę, jak go tylko wyciągnę. Patrzcie na to. Ja pierdzielę. Okej, włożę po to, żeby Wam shorta nagrać. Ja go tu włożę, a teraz dla Was coś pokażę. Tam filtr kabinowy paliwa w Merivie Wam nagrałem. Bo też sobie zrobiłem shorta, bo dzisiaj jest dzień Opli. Nie wiem, same Ople. A tutaj macie filtr powietrza. Patrzcie. Opel Astra K. Patrzcie, 2016 rok. Nieźle, co? Czy Wy też te swoje Ople tak zapuszczacie? Dajcie znać w komentarzach. Pozdro. Ten filterek kabinowy jest jeszcze oryginalny. Jest od nowości w Oplu wsadzony. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, mamy następną naprawę. Co będziemy działać? Volkswagen Touran do nas się zgłosił z problemem klimatyzacji. Właściciel narzeka, że przy włączonej klimatyzacji coś mu stuka przy kompresorze. Tam przy kompresorze coś rzekomo stuka. Ja odejdę, bo mnie nie usłyszycie. Tak wygląda sobie Touran. Bardzo ładny stan. To jest 2004 chyba rok. Chyba? Nie, 2006. Który rok? 2006 rok, słuchajcie, przebieg
Mamy tutaj 181, 380. No i co? Mamy włączony termometr już od jakichś 10 minut w kratkę. No niestety nie jest to zadowalający wynik. Słuchajcie, jeżeli wkładacie sobie taką, taki termometr z sondą do kratki, to powinno być z niej przynajmniej te 7-6 stopni. To jest takie przynajmniej, żeby ta klimatyzacja w ogóle Wam funkcjonowała. Zrobimy serwis tej klimatyzacji, dlatego że jeżeli mamy takie odgłosy, no i oczywiście temperatura nie zbija nam tak, jak być powinno, tym bardziej, że teraz na dworzu nie mamy jeszcze jakiegoś tam upału, no to musimy wykonać sobie ten serwis. Także co, ja Was zapraszam na odcinek. Tak wygląda turan z tyłu. Proszę bardzo, tak, tak, tak. Chcieliście zobaczyć dookoła, jak takie pojazdy wyglądają, więc wygląda całkiem zacnie. Dziwne, bo turany lubią gnić, szczególnie lubią gnić tutaj w tych okolicach. Tu te klapy lubią gnić, a tutaj nic nie gnije. Dobra, to co, bierzemy się za serwis klimatyzacji. Słuchajcie, on dalej pracuje, proszę bardzo, 12 praktycznie i pół tego stopnia, wolta chciałem powiedzieć, 12,5 stopnia, niestety jest za mało. Dobra, bierzemy się za podpięcie maszyny, za sprawdzenie tego wszystkiego i będziemy działać. Dobra, mamy podpięte już te przewody tutaj, pod złącza diagnostyczne. Na manometrach widać, że coś jest ciśnienia, no ale to, że widać, to nie znaczy, że jest. Dobra, czyli co, działamy sobie, tak? Złącza 2. Oczywiście, że próżnię wykonujemy. Kontrastu nie dajemy. Dlaczego? Dlatego, że ja daję zawsze w oleju. Ja mam kontrast razem z olejem, zobaczcie. Tutaj macie na zużyty, a tutaj macie świeży. O, będę musiał uzupełnić. O, o. Tutaj macie na świeży. Dobra. Czyli tak. Przy takim serwisie dajemy 5 gram, 5 ml, jaki gram? 5 ml oleju. To jest olej razem z kontrastem. Dajemy sobie Enter. Tutaj mamy mieć 525. Proszę bardzo. Mamy 525 gram. Oczywiście maszyna też ma swój zestaw samochodów, tak, gdzie możemy wybrać i on też nam wypluje, ile w taki samochód wchodzi sobie gram. Gram, kilogramów, czynnika. Wciskamy sobie Enter. Podłączyć przewody, oczywiście podłączone, zawory otwieramy, jeden, drugi. I co? Naciskamy Enter. I zaczynamy działać. Najpierw będzie samoczyszczenie. Po chwili, jak dojdą te kreski do końca, po chwili zaczniemy sobie zrzucać czynnik. I zobaczymy, ile tego czynnika tutaj jest. Ja Was gdzieś tu ustawię i będziecie mogli sobie obserwować. Dobra, muszę w rękach. Dobra, słuchajcie, statyw zostawiłem w domu. Zaczynamy zrzucać czynnik. I zaraz zobaczymy, czy czynnika wystarczało, czy nie wystarczało. Czy była odpowiednia ilość. Czy trzeba szukać gdzie indziej przyczyny, czy nie. Co może być jeszcze przyczyną? Słuchajcie, taka bardzo śmieszna rzecz może być przyczyną, a mianowicie filtr kabinowy. Może być zatkany i też będziecie mieli takie problemy. No dobra. Mamy 90 gram ściągnięte. Manometry jeszcze są całkiem wysoko. 110 gram. No to powiem Wam, że mi się wydaje, że czynnika będzie tyle, ile być powinno. Dobra, widzimy się za chwilę. Widać? 305. Manometry w ten sposób. Czyli jeszcze mamy czynnik. Już mamy 320. Zielonego 370 gram, słuchajcie, i już praktycznie maszyna skończyła. Jeszcze tam może z 10 gram sobie zrzuci. 375, załóżmy, że będzie 380 gram. 380 gram, no to brakuje nam
150 gram praktycznie. Czyli ma prawo źle funkcjonować klimatyzacja. Nie będzie chłodzić odpowiednio. Dobra, mamy z powrotem napełniony układ. Test ciśnienia jak najbardziej. Wykonujemy test ciśnienia. Zamykamy sobie zawory tutaj. Ok, uruchamiamy silnik i co? Zobaczymy, czy coś jest lepiej. Dobra. Jak możecie zauważyć, to mamy na termometrze 26,5 stopnia. Już go uruchamiamy, gdzieś tu kluczyk miałem. Mamy kluczyk. Odpalamy pojazd i chwilę poczekamy. Dobra, słuchajcie, no co, robimy ten test. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się nie podoba praca tej klimatyzacji. Trzeba szukać przyczyny. Tutaj silnik oczywiście pracuje, wentylator chodzi na maksa. Ciśnienie niskie jest za wysokie, bo ma w okolicach 3 bar. Wysokie, jest za wysokie. Około 10 powinno być, a jest prawie 18. Klimatyzacja oczywiście uzupełniona od nowa, czynnikiem wszystkim. Ej, zobaczcie, ja go przed chwilą włączyłem. Dalej schodzi tam 11,3 i nie chce nic więcej. Trzeba szukać przyczyny. Trzeba szukać przyczyny, dlaczego to tak działa. Ja wam powiem, dlaczego to tak działa. Bo znalazłem przyczynę. Jak wiecie, tutaj mamy parownik, tak? Chłodnica klimatyzacji. Ona ma się chłodzić, a nie grzać. Zobaczcie. Ktoś sobie zatkał folią całą chłodnicę, tak? Jak ona ma pracować? Nie róbcie takich rzeczy. Nie róbcie. Te współczesne auta nie potrzebują tego. Jeżeli coś nie dogrzewa się, to trzeba to naprawić, a nie zatykać folią klimę. Dobra. Dobra, wyjęliśmy to. Zobaczcie, jak zmyślnie ktoś zrobił. Dwa druciki. Tak, folijkę sobie rozwiesił. Najprawdopodobniej dlatego, że mu się nie chciał dogrzewać w zimie. Najprawdopodobniej może być termostat uszkodzony i dlatego się nie dogrzewał. I zamiast wymienić termostat, to lepiej folię se wstawić. Dobra, uruchamiamy auto i zobaczymy, co teraz się dzieje z klimatyzacją. No dobra, mamy klimę włączoną i słuchajcie, wentylatory od razu momentalnie zaczęły chodzić na pierwszym biegu. Cichuteńko, teraz mogę z wami porozmawiać. Tutaj niskie już jest w okolicach 2, ale wysokie mamy w okolicach 10, czyli jest wzorowo. Damy jej się rozhulać, niech ona chwilę se pochodzi. To już są parametry tak, jak być powinny. Bo przy tamtych parametrach, przy zasłoniętej chłodnicy, to myślałem, że po prostu te węże porozrywa, wiecie? No, zdarzają się i takie ambarasy. Dobra, o, dopiero co odpaliłem, już mamy 11,3 stopnia. Dobra, niech ona chwilę pochodzi, zobaczymy, do ilu zbijemy. O, patrzcie, już mamy 10. Już jest 10. Mówię, koło 7 będzie ok. Będzie ok, jak będzie koło 7. Dobra. Klimę mamy zrobioną. Słuchajcie, 2 minuty chodziło, już zbiło do 7,1. Także mamy, działa, wszystko jest sprawne. Ok. Klima zrobiona. Filtr kabinowy jeszcze wymienię. No i mamy wszystko. Także nie zasłaniajcie sobie chłodnic. Pozdro. Co to za bluzy? Dobra, czyli jeszcze raz. Mamy do wymiany osłonę przegubu. Tak, gumę. Słuchajcie teraz tego. Jakiś mechanik wykonywał panu wymianę osłony przegubu cały dzień. Tak ponoć mówił. Ponoć mówił, bo nie jest... Sam nie mógł ściągnąć do tej gumy. Dobra. I to będzie fajny materiał. Pokażę wam, jak wymienić osłonę przegubu bez demontażu. Zajmie mi to godzinkę? Nawet nie. Także będzie niedługo materiał. Witam serdecznie, mamy następną naprawę. Ja dzisiaj w kubraczku na czerwono. Tamten poszedł do prania. Mamy iX20. Taki Hyundai iX20. Proszę bardzo. Ciach, 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 ciach. Przebieg. Jaki to ma przebieg? Słuchajcie, coś ciekawego wam powiem.
Stryknij światłem. Coś wam powiem ciekawego. To musicie zobaczyć sobie na datę, kiedy był wymieniany olej. Gdyby nie było widać, to 16.05.23. Dzisiaj mamy 17.05. Czyli wczoraj był właściciel na wymianę oleju. No i oprócz tego chciał, żeby jeszcze mu wymienić filtr powietrza i filtr kabinowy. I co? Powiedzieli, że olej wymienią, a filtra powietrza nie wymienią, ani filtra kabinowego. Bo oni tego nie robią. Słabo. Słabo. Także musimy wymienić filtr kabinowy, filtr oleju. No i jeszcze jedną rzecz, gdzie nagrałem, jak właściciel mówił, że jakiś mechanik męczył się cały dzień z wymianą osłony przegubu. Dobra, pokażę wam, jak wymienić osłonę przegubu. No niestety do tego musimy mieć specjalny sprzęt, żeby poszło szybko. Dobra, jesteśmy w trakcie wymiany osłony przegubu. Słuchajcie, coś chcę wam pokazać. Zobaczcie, nałożony smar miedziany. Nie nakładajcie tutaj smaru miedzianego. Tym bardziej miedzianego. Następna powierzchnia, tam już raz wam nagrałem. Pod tą tarczę też nic nie smarujemy. Jak widzę, pod tą tarczą jest pełno smaru miedzianego. I tak samo tutaj tej płaszczyzny też w ogóle nie smarujemy. Co najwyżej oczyścić ją i dopiero złożyć to na sucho. Żadnych smarów tutaj nie dajemy. Tu oczywiście odkręcamy sobie teraz stworzeń wahacza. Zaraz zdejmiemy, rozepniemy tu wahacz. Wyjdziemy z półłośką i pokażę wam, jak szybko wymienić. Ale niestety musicie mieć przyrząd. Już wam pokazuję, jaki przyrząd. Możecie mieć dwa przyrządy. Jeden taki troszkę droższy. Mianowicie wygląda w ten sposób. Tak. To jest do uniwersalnych osłon przegubów. Po naciśnięciu to jest pneumatyczne. Po naciśnięciu tu się rozszerzy nam te tutaj nie wiem, jakby to nazwać, łopatki, zębatki. No nie wiem, jak to nazwać. To wam się rozszerzy. I będziemy mogli tą tak zwaną uniwersalną osłonę wziąć, nałożyć. Tu klient nam dostarczył taką osłonę uniwersalną, stricte uniwersalną. Słuchajcie, już wam pokazuję. Dlatego uniwersalną, ponieważ ją sobie docinacie. No ta strona nie jest do obcinania, ale ta strona jest, widzicie? Dopasowujemy średnicę do przegubu i nadmiar odcinamy. Także tak to wygląda. Jest gumowe, to oczywiście sobie nasuwamy tutaj w ten sposób, już wam pokazuję. Tutaj o. Tak o, nasuwamy w ten sposób. Podpinamy. To zrobię. Podpinamy powietrze. I po naciśnięciu zaczyna nam się to wszystko rozszerzać. Zobaczcie. I będzie można przełożyć właśnie przez przegub. No to urządzenie naprawdę pomaga. To pomaga. Jest jeszcze tańsze urządzenie. To jest taki lejek. Myśmy kiedyś mieli taki lejek. Wiecie, jeszcze tego urządzenia nie mieliśmy. Na lejek się to nasuwało. Smarowało się bardzo dużo. I się nasuwało to po prostu. I z tego lejka się zsuwało. Nie wiem, gdzie ja mam ten lejek. Czy my mamy taki lejek jeszcze gdzieś? Nie wiem. Nie używamy tamtego, bo to dosyć ciężko szło. Także tutaj i po naciśnięciu nam się zaczyna to wszystko rozszerzać, cała guma i będziemy mogli przełożyć sobie przez przegub. Dobra, idę rozpiąć wahacz. Wczoraj mi dałeś taki fajny śrubokręt. To znaczy jaki fajny? Do poobijania. Ale dobra, tym też poszło. Coś mi w tym pudełku jakby brakowało. Dobrze, wycinamy teraz ten plastikowy. Ja bym ci to dawał, to się od razu wyrzuci.
No co jest? Okej. No dobra. Wytrzemy se tu z piachu. Piach jest niewskazany na przygubie. Powierzchownie też wytrzemy. Nałożymy nowy. Okej. Dobra. No. Już czekaj chwilę. Opla. I proszę bardzo, mamy osłonę wymienioną. Widzicie, jak szybciutko. O. To jest ta średnica. To idzie sobie tu. I mamy wymienione. To oczywiście sobie skrócimy, bo tutaj załapiemy zaraz te. A, tych nie będę zakładał. Tylko wiecie co, zapomniałem smaru dołożyć. O, jeszcze raz. Trzeba smaru nałożyć. Okej. Opla. O, zdejmiemy ten nadmiar. Aby się gdzieś nie pobrudzić. Dobra. No i co? Weźmiemy, obejmę, teraz pozakładamy. Dobra. Okej.
Mi? W czym? Mamy te małe obejmy gdzieś, Marcinie? Bo oczywiście ten zestaw SK F dał całkiem co innego. Proszę bardzo. Jeszcze jedna obejma tu w tym miejscu. No i mamy osłonę wymienioną. Ile to zeszło? 20 minut. Ładnie się rozszerzyło? Bardzo ładnie, wiesz? Osłony te uniwersalne są naprawdę dobre. Kamoka bardzo dobra. O, kamoka jest najlepsza, tak. Ta uniwersalna kamoka, tak. Ona się świetnie poddaje do tego urządzenia. Ale ten też naprawdę nie jest zły. Zobaczymy. Dobra, mamy to. A i co? Nie wiem, czy wyście to widzieli, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że w ogóle kamera jest włączona. No ja nie wiem. Marcin, świeci coś na czerwono? Miga? Coś tam miga. Mam nadzieję, że to widzieliście. Słuchajcie, szybka akcja. Także nie schodzi. No jeżeli nie macie tego sprzętu faktycznie, no musicie rozebrać, bo ta część jest nierozbieralna. Musicie wyjąć całą półoś, od tyłu rozbierać, ale to wiecie. Od tyłu to też nie problem. Dobra, musimy teraz to wsadzić wszystko. A będzie ciężko, bo kierownica jest skręcona. Już mam cię wyprostować? Nie, chyba nie. Musimy to jeszcze wsunąć tam. Okej, okay. Teraz można wyprostować się. Au. Skrzypi chyba. Poduszka na górze na amortyzatorze. Raczej. Czekaj. O, jest. I teraz. Tylko nie tłustymi rękoma. Daj mi szmatę. Weszło, tak? Mamy. No. Dobra. Okej. Okay. Pozakręcamy to wszystko. I co nam zostaje tu? Filtr kabinowy. To. Ten, którego się nie wymienił. Nie, co warsztatowi się nie chciało wymieniać. Nie chciało, nie wiem. Nie wiem, czemu odmówił klientowi, słuchajcie. Że wymiana filtrów to jest prosta rzecz. A można na tym nawet coś zarobić. A gdzie masz nakrętkę do łącznika? Tam chyba położę. Jest. Dobrze. My skręcamy to wszystko. O, tu też nałapane. I będzie wsio. Oczywiście po dokręceniu tej nakrętki tutaj pamiętajcie, żeby zaklepać tą śrubę. O, ona tu musi być zaklepana. Proszę bardzo. Ej, mamy to. To jest łącznik. No łącznik. Nic nie trzeba dawać, żeby go odkręcić. No widzisz. Dobra, czyli mamy już to dokręcone, jeszcze został sworzeń dokręcić. Tą nakrętkę na sworzniu. No i wszystko. Pokręty. Serię, kurde. Jeszcze pokręty? Wiesz co, mamy. Chyba tak. Musisz się poruszać ręką, żeby... No. Dobrze, słuchajcie, wymieniamy filtr kabinowy w Hyundai iX20. Zobaczmy, dlaczego tamten warsztat nie chciał tego wymienić. Czy tu faktycznie tak ciężko się wymienia? Na pewno odkręcimy sobie tą śrubkę.
Opla, hopla. Drugą obok. A, jeszcze jakby mi się ręka nie trzęsła. Co myślicie, że to tak sobie zejdzie? Zejdzie. Opla. Jest? Mamy taki schoweczek wyjęty. No i mamy tu filter kabinowy. Słuchajcie, dwie śrubki wystarczyło. Tutaj oczywiście wyciągamy sobie ten plastik i sięgamy filterek kabinowy. Proszę bardzo, mamy go. Cała zabawa. W którą stronę strzałka? Taka. Dobra. No i sobie wsuwamy nowy. Hopla. A, gdzieś miałem ten plastik, tu jest. Zapinamy sobie plastik. Zaczaśnięte. Schowek. Wsuwamy. No to wszystko. I Hyundai papa. Także to chyba z tego wyjdzie króciutki odcinek jakiś. Dobra, da się, trzeba chcieć. Pozdro.